Nie, na powiedzenie, że on ledwo chodzi, kurwa, jest nie na miejscu przede wszystkim, nie? Wejście smoka na meczu Legia Górnik. Ale się wyje... Bo ja ci mogę z góry powiedzieć, że kończymy ten. Ale ja nie będę już tak głodny i obrzygany. Okazało się, że chłopaki przywieźli dla Tuszola syr z trymu, uznawane za jedno z najobrzydliwszych dań na świecie. Minus 5 godzin za zjedzenie jednego śledzia, minus 5 godzin za wypicie wody ze śledzia, minus 5 godzin za pozostawienie puszki na godzinę w pokoju. Mógł sobie poradzić z otwarciem puszki. No ale od czego tu mamy Tuszola? Uważaj, ołe. O, jak się... Kurwa, wygląda nieźle, nie? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Słone w kurwę. Tak, bięty Tuszol zrobił koło fortuny, kurwa, i go wpierdolili teraz. Co on ma, apeka? Szmato! No nie da żady, no co ci kurwa. Raz. Z tego, popij tym. Dobra! Nie, dobra! To nie i łynia i masz dychę! Nie! Nie przyczepuję tego! Słona jak nie? Twoje zdrowie, Łukasz! Ja pierdolę! Przyjechał! Najpierw pukł śledziko jebanie, a teraz kurwa jeszcze dostał 10 godzin, kurwa. Jakie kutasy. Dobra, powiem wam jedną rzecz odnośnie bandury. Ja powiedziałem na samym początku, jak to ogłosili tą walkę, kurwa, że ciężko będzie miał bandura. No bo wiecie, kurwa, no sportowcem to się jest, a nie bywa, nie? Nagrał mi taką głosówkę po tym, po walce. Wuja! Sportowcem się jest, a nie bywa. Ja pierdolę. Ale ty, jak zapamiętał, musiał gdzieś na szocie zobaczyć, no. No fajnie, przyjemna lekcja pokory. I nie właśnie jak ten człowiek w takim czasie potrafi tak szybko schudnąć. Chyba se maglutyt wjechał. Czy myślę, że walka Damek Bandura ma sens oprócz liczb? To ciekawe jest, nie? Pod tym względem, że ziomek ma 47 lat. Ostatnio z Jarelem Millerem przegrał w drugiej rundzie. 5 lat się nie bił. Jest tak samo duży jak ten. Jest tak samo duży jak Bandura. Chyba ciężka to by była walka. Fajnie się rusza klatowo wideo na to jest przygotowanie weselne, niby 45 lat, ale chuj wie. Wiecie, no pamiętajcie też, że na przykład Albert Sosnowski, nie? Który już też dawno się nie bił i już też jest wiekowym zawodnikiem. Nie miał problemu totalnego koksa z Gromdy, no rozjebać po prostu, bo go rozjebał, nie? Też nie oszukujmy się, no Adamek bije trochę lepiej, trochę szybciej. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma sensu taka walka, nie? Chuj nie dziwne, że takiemu Adamkowi się chce w wieku 47 lat walczyć w Afrykach. Wiesz, ale to jest trochę ten case, jak nie wiem, jak jakiś Piszczek zagra w LKS Gorzałkowice, czy jakiś inny zawodnik sobie po prostu na najmniejszej intensywności dalej robi to, co lubi, nie? Chłop przez 40 lat boksował, to tak też mu ciężko, nie? Zatem to też jest, wiesz, może brakuje mu jakiegoś obozu przygotowawczego, wyjechania z domu, sprawdzenia siebie na nowo. Adamek pewnie by chciał nie 5 rund, a Bandura po 3 rundach już średnio było. Nie no, już po drugiej rundzie tlenu. Znaczy, jedną rzecz Bandura w sumie dobrze zrobił, że się nie podpalał, nie? Nawet jak parę razy Szeliga poleciał na siatkę, to wiesz, nie wleciał w niego i nie skończył jak tańcula w walce z Murańskim tej pierwszej, gdzie tam totalnie się spompował. Ja nie wiem, w ile czasu można tlen zrobić taki kurwa, bo to, że on będzie wolniej, gorzej i lżej bić od Adamka, to na pewno, a jak jeszcze nie ma tlenu... No na razie to jest po prostu fajny moment, w którym wiesz, ktoś może spełnić swoje marzenie i jest gotowy na to, że na przykład złamie mu oczodu, nie? Taki Adamek. Z drugiej strony, no nie wiem, no ciekawe w jakiej formie jest Adamek, nie? Ale to jest chyba ten sam case co Mike'a Tysona, który się nie bije 20 lat, a wiesz, a jak popatrzysz na niego, na to jak ziomek się porusza i tak dalej, to nie jest gównem, nie? Myślę, że niektórych rzeczy się nie zapomina, nie? To, że on jest, że tacy ludzie może już są o ułamek sekundy za wolni na... Czy nie mają już takiej wytrzymałości względem ludzi, co mają, wiesz, 25 lat i są w swoim prime życiowym, to nie znaczy, że sobie tak nie dojadą kogoś, nie? Damek ledwo łasi prędzej jak Gota i Tyson. Nie. Nie na powiedzenie, że on ledwo chodzi, kurwa, jest nie na miejscu przede wszystkim, nie? Nie no, kurwa, stary.
No to wam powiem taką anegdotkę. Mój kolega poleciał na tą walkę. On chyba z nim trenował. I nie zapytał, czy mu taki dresik fanowski zrobię. I mu zrobiłem, bo poleciał w Birmingham bodajże jest ta walka dzisiaj, nie? I się właśnie zapytał, czy mu zrobił dresik, bo chce reprezentować. I poleciał z żoną. I im zrobiłem takim dresik. To znaczy jego projekt, nie? My tam wykonaliśmy trochę, poprawiliśmy niektóre rzeczy. Plaga mogłaby być większa. To jest mock-up stary, jak potem odejdzie ci tutaj na ramiona, to automatycznie wszystko jest wyżej. Jeszcze masz kaptur, nie? Jakby to tak trochę wygląda, jakbyś to miał kurwa na pępku te wszystkie napisy, ale to jest tutaj na piersi. Widziałem story Jasia. Jasiu. Kurwa, zakopałem się. Z drogi wypadłem. Jak mam kurwa wyjechać? Czy n***a nie jest? Ale dupa. Zostawiam go, idę do domu. Przecież tego nie wyciągnę. Co tu jest? Kot mi wyskoczył na środku pola, nie uwierzycie, ale naprawdę kot mi wyskoczył. Nie wyjadę samemu, bo zobaczcie, to wisi na tym, na tej skarpie. Jakiś jeleń w goździe, jak robili tą drogę, to wyje... taką tutaj skarpę, ta droga jest tak wzięta do góry, że to szok, nie? I ogólnie kot wyskoczył, no i co? I złapałem pobocze i mnie ściągnął. Kiedy kot biega po polu, kurwa, jak jest minus 10. W sumie w polu to nie jestem, wiszę na skarpie. Ale... No i się pewnie spytacie, jaki kot? To chyba Leoś był, bo z domu uciekł, tak mi się wydaje. Leoś z domu uciekł i akurat przebiegał i to był Leoś. To wina Leosia, bo z nim jest spokojny. Wyjechałem. Tutaj mi pomogli panowie. Akurat mieszkali tam. Dziękuję bardzo, jeszcze raz. Bo bym nie wyjechał, nie? Dobrze, że mieli furę 4x4. Dobra. Nie nagrywam, nie bawię się telefonem, bo wyjeżdżam na drogę normalną. A tak zrobiłem wężyk od odmy. Miękki jak Niemco, muszę to wymienić, no coś lepszego. Co on to kurwa na papier kurwa od śniadaniówki kurwa wpierdolił? Muszę dzwonić do Kłomba. Halo, co tam? No, mam parę pytań, Jasiula. No, pytaj. Której jakby części z nie robię tego samochodu nie zrozumiałeś? Ogólnie to przecież nie robiłem. Stary, wisiał ci samochód na zawieszeniu na jakiejś skarpie. A wiesz, jakim jestem mądrym człowiekiem? Dzień wcześniej robiłem wydę. I zdjąłem cały M-pakiet i nic się nie zniszczyło. W momencie zawieszenia, bo jak już wyciągaliśmy, to było trochę gorzej, bo nie mam wkrętki w tym samochodzie, jak w każdej PLC. Złapałem za wahacz. Ale to się nie ma co martwić, bo przecież wahacze muszą być wymienione. No, żeby był większy skręt, nie? Dobra, bo ja jakbym zrobił rekonstrukcję wydarzeń? Wziąłeś w pieniędzy ode mnie. No. Pojechałeś do Kościerzyny. No. Za 30 tysięcy kupiłeś samochód, gdzie progi odpadały, dlatego chłop wziął kurwa wiertarkę i wpierdolił kurwa chamsko śrubę kurwa w próg. No. Samochód jest tak zajebiście zestrojony, że pali 45 litrów na 100 km. No. Ty jadąc prostą drogą kurwa wypadłeś z drogi, wjechałeś się w jakieś pole i wisiałeś z zawieszeniem na skarpie. Tak. Podjechał sąsiad, wyciągnął cię za wahacz, który spierdolił, jest wygięty. Drążek. A na koniec widzę tu na Instastory, że wziąłeś jakiś wąż ogrodowy i ma jakąś zbliżej niezdefiniowaną funkcję. Jest chyba podpięty do silnika kurwa na papier śniadaniowy. Nie, stary, to jest do odmy, wiesz? A odmy to ja dostaję kurwa, jak pomyślę kurwa, jak spenetrowałeś mnie na 40 tysięcy. Nie no stary, budżet jest ogólnie mały trochę, ale słuchaj, ja ci wszystko wyjaśnię, słuchaj mnie. Ten samochód jest warty 10 tysięcy, zapłaciłeś 30, no. Nie jest warty 10 tysięcy. Stary, pojechałeś na grubo. Aha, jeszcze chciałbym powiedzieć, a jeszcze część budżetu rozdałeś w McDonaldzie. No i drugą, stary, ty nie pytaj, jaki budżet poszedł na paliwo, nie? Bo trochę kilometrów było do zrobienia. Czyli ja jeszcze płacę za te 45 litrów na setkę, jak ty jeździsz się kręcić kurwa po Radomiu tym samochodem i czasami wypadniesz z drogi. Jak zrobiłem wydech, nie? Porządny wydech zrobiłem, ogólnie. A z czego ten wydech jest? Tak. Z jakiej firmy? Znakowicz. Znakowicz? Tak. Co to jest kurwa Znakowicz? Wydech. Znakowicz? Przez C? Tak. Jak Akrapowicz, nie? Tylko Znakowicz. Nie ma tu czegoś takiego. No kurwa, każdy gruz ma znakowicia w sobie. Ty tego nie rozumiesz. Ze znaku drogowego? Co? Ze znaku drogowego? Nie wiem. Tak jak kupowałem, to mówili, że to znakowicie. A ile, kurwa, ile kosztował? No, w sumie to tak jakby policzyć to gdzieś 15 minut i chwilę jazdy, nie? A 15 minut, chwilę jazdy, kurwa, jedna podporządkowana w Radomiu, tak? Nie, to była ustąp pierwszeństwa akurat. Okej. Okay. A nie, to dobra, czyli jeszcze raz, czyli kupiłeś kurwa samochód za 30 tysięcy, zajebałeś w Radomiu znak drogowy, kurwa, to jest układ wydechowy. Nie, ja tego nie zrobiłem.
Ja takie kupiłem. Ja nie wiem, skąd jest ten układ wydechowy. Ja kupiłem znakomicie taką firmę, nieważne. Ale słuchaj, ten wąż jest potrzebny, bo jak go nie ma, to śmierdzi w samochodzie. Kurwa, bo może ten samochód kurwa wypluwa benzynę na darmo. Za jedne kurwa 8 zł kurwa na Orlenie. Bo jeszcze pali 9.8, jakbyś nie wiedział. Tak chłopaki powiedzieli, że trzeba 9.8 lać. Niestety nie mam radomiu setki. Setkę bym dał. Ale jak szczerze, jak zdjąłem te progi, nie? Ten pakiet cały. Te, które przykręciłeś przedtem kurwa wiertarką. Nieważne, bo zamówiłem klipsy, żeby to się trzymało. To jest nieważne. Zdrowa bestia, zero rdzy. Kompletnie zero rdzy. Nie uwierzysz w to. Cię nie chcę. Dobra, bo ja na przykład wygooglowałem i wydech kosztuje 2000 zł. Ale ty nie rozumiesz, że znakowicz to jest klasyka polskiego zimowego kruzowiska. Każdy ci to powie, porządny chłop, który latał E46. To jest idealny znak, to jest brzmienie. Jak jedziesz na... Za 2900 tytanowy kurwa jest. Tytanowy to chyba końcówka. I tak nie brzmi. Ale jak ty chcesz, żeby brzmiał kurwa znak drogowy ustąp pierwszeństwa? O, zaraz ci pokażę kurwa, gdzie mam kluczyki. Akurat jestem przy samochodzie. Jeszcze jest jeden mały problem, stary. Jaki? Bo zamek centralnie nie działa. A to nieważne. Dobra, słuchaj. Słuchasz? Zostawię telefon z tego samochodu. Stary, odpaliłeś swój samochód. Nie, to jest znakowicz. Stary, to nie jest znakowicz, bo nawet kurwa słyszałem charakterystycznie piknięcie kurwa z twojego samochodu. Nie, serio ci mówię. On tak brzmi. Mówię ci, to jest najlepszy wydech. 66 cm średnicy ma. To jest porządna firma. No ogólnie to ci powiem tak. Hydrołapa, tapicerka nowa, wszystko nowe. Bo trochę podsufitka odpada. I będzie jak nówka sztuka. A czemu? Odpada? Właśnie nie powiedzieli tego. Ciemno było jak kupowałem. A to się zrobi, znalazłem. Ogólnie to to się nie martw, to mało kosztuje. Zrobię to idealnie. Właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, nie? Kapcie by się przydały. To kurwa kup w Sizerze. Nie takie. Kapcie do tego samochodu, stary. Bo nie ma trakcji. Za dużo mocy ma. Kurwa, on ma 200 koni, jak ma za dużo mocy? Nie ma 200, ma 300 koni, minimum. Teraz więcej, po tym wydechu, stary, szczerze już się nie muli, nie? Już nic mu nie dolega. Jak dajesz pizdę, to wcisk M2 to było przy tym nic, to jest nowy szapan, tylko trochę mniej bezpieczny. A ile znakowicz dodaje koni kurwa? Na moje oko? Na twoje oko. Po to dał dodało. Plus niemulenie się samochodu. Ile dało jeszcze raz? Z 15 i niemulenie się samochodu. Nie muli się samochód w ogóle. Jak wywaliłem wszystkie puchy, nic się nie muli. Idealnie. A i lusterka jeszcze nie działają, o tym też nie powiedzieli. Ale naprawisz, wiadomo, nie? Nie, wstawię te takie, wiesz, manualne, po co ci? Jakie kurwa manualne? To takie, co jak w maluchu masz. Stary, wiesz ile już a nie wiesz jaki biznes zrobiłem. Ta kierownica, którą mam w tym samochodzie, to jest tempomat, wszystko działa. To jest multifunkcyjna i spytaj się czatu ile kosztuje. 1500 zł to kosztuje. To zobacz, już odejmij sobie od 30 1500, to zobacz ile już zarobiłem. Deal życia, nie? Full opcja to jest samochód. A i klima nawet jest, tylko nie jest podłączona. Bo konie zabiera. Wiesz o co chodzi? Dystanse, z przodu dystanse. A chcesz odkupić ten samochód ode mnie? Jak mi dasz za darmo, to pojadę na EU Masters. Gdzie kurwa pojedziesz? Będę palił laka na zawodach drifterskich. Nie chcę, nie stać mnie na nie. Ale gdzie kurwa, pod halą kurwa, czy gdzie ty chcesz palić tego laka? Dobra, stary, dobra, robimy deala. Słuchaj tak, tego. Zrobię ten samochód, dam ci się przejechać, bo będzie twój. No. Tak, żeby było do końca projektu, że jest twój i tak dalej, i DPS bym wydał twoje pieniądze. Przede wszystkim. I ja go kupię po dobrej rynkowej cenie, tyle ile jest wart, 3500. Wydałeś na niego 30. A to 30, bo żeby zrobić coś dobrego, to i trzeba wydać 30. Wydam szczerze, żeby to dobrze jeździło. Kij z tym, bo to żeby dobrze jeździło, to już taka kosmetyka, bo to już dobrze jeździ. Tak szczerze, ten samochód jest perełeczką. A kiedy klatka będzie? Klatka? To jest właśnie mały problem. No. Bo jak się klatkę tu wstawi, nie? No. Tu niepotrzebna jest klatka. Stary, kurwa, nie umiem spawać, przyznam się. Wydechu nie widać, nie? Wydechu nikt nie będzie widział. Ale nie pospawam klatki. To jest właśnie ten problem. Nie znam żadnego spawacza. Stary, ale krzyczałeś, że to jest łatwe i że to zrobisz w godzinę, tą klatkę. Klatka tu nie jest potrzebna. Tu wiesz, co jest potrzebne? No. Zajebisty kierowca. No sobie klatka nie jest potrzebna, jak się nie rozumiesz, nie? Nie no, bo stary, tu klatka inaczej. Klatka, jak włożysz klatkę, nie? Pomyśl, że ona będzie ważyć te 80 kg. Zabierze parę koni, niepotrzebne. Serio. Kiedy będzie następny odcinek? Jutro będzie następny odcinek. Ale stary, pojeździsz tym samochodem i zobaczysz, że to jest zajebista fura, nie? To jest taka, serio, to jest fura, ani jej się nie da rozdupcyć.
No nic, no chyba, że... Jak się nie da rozdupczyć, jak kurwa właśnie wisiałeś na skarpie? I nic się nie stało. Jak się nic nie stało, kurwa, jak przeguby rozjebałeś? Nie przeguby, tylko przedni wahacz, ale który i tak jest do wymiany, bo tu musi być skręt jak w driftowozie. Mhm. To tego nie biorę pod uwagę. spytaj się widzów, masz live'a, spytaj się widzów. Czy ktoś kiedykolwiek upalał tak E46, żeby je upalić? Nie da się. To jest legenda polskiej motoryzacji. Jakie kurwa polskie, jak to z Bawarii jest? No ale polskie dzieciaki to przecież upadają. W Bawarii to nie wiedzą, do czego ten samochód służy w sumie. Tam dziadki jeżdżą. Oni nawet nie wiedzą, jak to bokiem lata. Stary, to tak lata bokiem. Wyślij mi filmik, jak latasz tym bokiem. Kurwa, stary, to on musiał wyjechać. Dzisiaj mi kot wyskoczył. Chyba to był Leoś i wpadłem do tego właśnie. To wszystko przez kota. Bo ja nie latałem wtedy bokiem. Kurwa, no pokazałbym ci, ale nie mam operatora, no. A nie mam telefonu. Mogę ci FaceTime'a ci nie włączę, bo nie będą widzieć na live. Stary, zapomniałeś, że masz GoPro na głowie. No mam, ale to GoPro się rozładowało. Chyba, że telefon... Inaczej, pokazałbym ci, jak dobramy wiesz, mam driftem, nie? Ale nie pokażę ci tego, serio, nie pokażę ci tego, bo nie chcę pokazać, gdzie mieszkam. Serio, latuję driftem. Ale ci mogę pokazać, no pokażę ci, jak latam. Pokażę ci, zaraz ci pokażę. Dobra, to cześć, czekam na film. Zaraz ci wyślę, no. Łącznie Tuszol ugrał minus 15 godzin od czasu głównego. A co to jest? Mato! Wy***ję ci zaraz, no! A co to strzela? Czym to strzela? O, k***wa! Ała! Śmiej, rozk***ciłem za ty! Czym to strzela? Tymi kulkami takimi? Metalowymi? A jak wiadomo, że nawet ktoś cię trafił podczas bitwy na SG? Przyznajesz się? Ja bym się nie przyznał. Spróbuj do mnie z bliska tu strzelić i cię ostrzegam. Ostrzegam cię, chyba. Ostrzegam cię, j***. To nie boli! Jaki skurwysyn! Jaki kurwas! Jaki kurwas, kurwa! Z 10 centa mu zabrał! Jebany gruby c***a! A to jest tylko okulary. A nie widziałem jego tak zakładnie zakotowanego. Przyjąłbym taką samą kulę do ciebie. Gdybyś mnie poprosił, to przyjąłbym dla ciebie kulkę. Widzicie mi k***je, czy sam tym zamiast. A co miałeś w głowie, jak jechałeś tu? Nie wiem, co miałem w głowie, ale generalnie... 10 koła. Zaczynam sobie przeliczać, ile jestem w p***a siedząc tu. I nerwów, i k***a wizerunku, i ogólnie czasu. Coraz bardziej się wydaje, że mi się nie opłaca tu. Wizerunku? Wizerunku to nie wiem, stary. Na co dzień, kurwa, myjesz zęby w rzece, kurwa, bo taki challenge ci wymyślają, nie? Jakiego wizerunku? Łukasz, co byś chciał, żeby twój humor został lekko poprawiony? Jedzenie normalne, kurwa. Co byś zjadł? Kurwa, nie wiem, kepsa, kurwa. Kepsa, kurwa, kepsa. Najgorszy kebab. Nie wiem, która jest godzina, ale wkurwamy to już wszystko. To jest kurwa pojebane i to nawet nie jest kurwa śmieszne. Mi to wkurwa już. Tuszol lekko nie miał, dlatego zrezygnowaliśmy z pomysłu najgorszego kebaba i pojechaliśmy z chłopakami do sklepu kupić kulę mocy. Kula mocy. Śmiecie dalej, kuj. Nie, kurwa, nie mogę. Jakie kutasy! To twoje kebaby, to jest tylko miało być... Chcieliśmy te kurwy. Biedny! I zobacz, teraz tutaj... To mi się przypomniało, jak Nikodema wkurwałem, potem mówię, nie no, żartowałem, tu masz, nie? I on, nie. Jak szybko odróżnić krabowe mięso od tak zwanej kuli mocy? Kolor jest mega jasny ze względu na to, że dodawane są kawałki drobiu albo momu. Mięso kraftowe jest ciemniejsze i widać wyraźną strukturę mięsa. Smak kula mocy wygląda jak pasztet i smakuje jak pasztet. A w dobrym mięsie czuć porządnie wołowinę i baraninę. W linkę mi k***a rzuca, że proszę co ty je
No dobra, myślałem, że pomyślisz, że to jest ten. Kurwa, no a co miałem ci węże rzucić? No a co, kurwa, Kasper, proszę cię. Dobra, robimy pojedynek o ten, o godzinkę. Dobra, to ja chcę sobie zrobić. Ja pierdolę! Jaki skurwysyn! Ja p***ole. Dokończyliśmy z Tuszolem grę. Udało mu się wygrać, także Tuszol zdołał ugrać kolejną odjętą godzinę od czasu. To jest Olgier, który zabrał ze sobą węża i ptasznika. Nie lubię takich skurwysynów. I zapomniałem dodać, że robi on również dziary. Możemy zrobić dziarę. Cena za co? Wytatuowany ma zostać napis NPC, czyli największy polski crusher. A tatuatorem będę ja. Kurwa, ile mi golny się robi? Nigdy wcześniej w życiu nie robiłem tatuażu. Taki duży, kurwa? Nie jest tak. Kurwa, pojebało cię! To nie, że kurwa C. Na tatuaż się zgodziłem, żeby mieć 4 godziny telewizora. Stary, kurwa, ja bym za ten tatuaż, kurwa, to nie wiem, 50 tysięcy chciał. A ty, kurwa, 4 godziny, kurwa, oglądania trudnych spraw chcesz. Idealny moment, żeby Tuszko posłuchał mojego nowego kawałka przez jakieś następne 3 godziny. No to już jest przesada. No, to jest przegięcie. Wspomniałem się, że mam przygotowaną koszulkę jeszcze dla Tuszola, największego fana. I co, za mną kolejna atrakcja? To lap dance w wykonaniu Lufika. Dlatego znowu mamy ASG i celujemy w okno. Rusi. Słyszałeś coś przed chwilą? Ale zabawne, nie ma spania, kurczę. Mógł trochę lepiej to przemyśleć. Trochę pomysł najgorszy, ale wykonanie, kurwa, tragiczne. Zakaz leżenia oraz zakaz siedzenia.